kilka dni temu poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pan Konrad Frysztak z Radomia ujawnił w mediach, cytuję: lotnisko powstało nakładem mieszkanek i mieszkańców naszego miasta. Poranna rozmowa telewizji Dami z dnia 5 sierpnia 2024 roku. Bez naszej wiedzy wydano setki milionów złotych, które będziemy spłacać do końca naszego życia. Jak to jest, że polityczny, wyborczy projekt poprzedniego rządu obciążył nasze miasto? Żądamy natychmiastowej dymisji pana Radosława Witkowskiego ze stanowiska prezydenta miasta Radomia. Na radomskim rynku zgromadzili się członkowie nie tylko ugrupowania Dobry Radom, ale również ruchu dobrobytu i pokoju. Czego oczekują? Żeby było utrzymane, żeby było rozwijane, ale też żeby miasto i lotnisko, znaczy władze lotniska starały się o coraz większą ilość połączeń lotniczych, tak? Żeby lotnisko stawało się coraz bardziej atrakcyjne. I pan prezydent też powinien o to zabiegać. Zwróciliśmy się z prośbą o komentarz do Katarzyny Kalinowskiej, wiceprezydent Radomia, ale ta nie chciała komentować piątkowej konferencji.